No, Caesar, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, I swear. Okay. I got about 5, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Vernon Plus. Kluczowym momentem w grze GTA San Andreas jest misja Zielony Sabre. To właśnie tu CJ, czyli bohater gry, dowiaduje się, kto prawdopodobnie stoi za śmiercią jego matki, Beverly Johnson. W jednym z przerywników Smoke kręci się z Ballasami, policjantami z Crashu, przy słynnym Zielonym Sabre. Pojeździe, w którym dwóch napastników ostrzelało dom Johnsonów, doprowadzając do tragicznych wydarzeń, przez które CJ powrócił do swojego rodzinnego miasta. Od tego momentu jasnym staje się fakt, że Smoke jest zdrajcą gangu rodzin. Lecz dlaczego zdradził on swoich przyjaciół, z którymi tak naprawdę trzymał się od najmłodszych lat? Co było powodem i kto zmusił Big Smoke'a do pewnych rzeczy? Tego dowiemy się już za chwilę. Zapraszam i życzę Wam dobrej zabawy. Partnerem odcinka, jak i całego kanału, jest eneba.com, czyli serwis, gdzie możecie nabyć gry, karty podarunkowe do ładowania PaySafe kart czy szarki do GTA Online. Obecnie na stronie jest dostępna oferta wyłącznie dla użytkowników gamingowej przeglądarki od Opery. Aby uzyskać dostęp do promocji, wystarczy, że pobierzecie Operę, chociażby z serwisu Eneba, i zainstalujecie ją na swoim komputerze. Całość jest banalnie prosta, a dzięki temu będziecie mogli kupić różne gry w fajnej cenie, jak chociażby GTA 5 za 40 zł. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie poniżej w opisie tego filmu, także polecam i zapraszam do odwiedzin. Początek lat 90. Los Santos. CJ, główny bohater gry GTA San Andreas, przylatuje do miasta ze wschodniego wybrzeża na pogrzeb własnej matki. Wraca także po to, aby pomóc rodzinom z Grove stać się silnym, jednolitym gangiem i przede wszystkim po to, aby po prostu być blisko pozostałych żyjących członków swojej rodziny, siostry Kendall i brata Sweeta. Sprawy mają się fatalnie. Konkurencyjny gang Ballas opanowuje kolejne tereny miasta, z kolei gang GSF słabnie w oczach. Jego członkowie są nielojalni, biorą narkotyki, a pomników wartościowych żołnierzy ugrupowania przybywa na cmentarzu niemal każdego dnia. Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Rodziny wchodzące w skład formacji, czyli Odłam Stemple, Seville Boulevard, Noise Grove, nie potrafią się dogadać między sobą. Momentami do tego stopnia, że dochodzi do krwawych starć, co pokazuje chociażby quest o nazwie Dziewczyna Sweeta. Niemniej najgorsze jest to, że Sweet, przywódca gangu, nie może polegać na swoich najbliższych przyjaciołach. Mowa tu przede wszystkim o Big Smoke'u, który jeszcze przed powrotem CJ'a do Los Santos wyprowadza się z Grove pod pretekstem otrzymania tajemniczego spadku w postaci domu od swojej ciotki. Hey, Smoke, tell me why you moved out to Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. W rzeczywistości pieniądze, za które Big Smoke kupuje sobie nieruchomość, prawdopodobnie pochodzą od Tenpennego. Wszystko można łatwo wywnioskować, łącząc wydarzenia z gry z tym, o czym mowa podczas filmu The Introduction. Jeszcze raz przypomnę, że The Introduction to materiał wprowadzający gracza do wątku fabularnego w GTA San Andreas. Listen to me, son. I don't give a fuck about you. I don't give a fuck about your principles. I don't give a fuck about your friends. People who step in my way get fucked. Now you got paid. You took the money. I'm trying to set you up for life here, boy, and you're inadequate. You about to wake up with your head 50 feet away from your body, son. Do what we agree. Jak słyszeliście, Tenpenny szantażował w teorii nieznaną nam osobę przez telefon. Tak jak powiedziałem, tylko w teorii, ponieważ z poprzednich momentów tego filmu doskonale widać, że rozmówcą Franka Tenpennego jest właśnie Big Smoke. Zresztą, żeby nawet nie szukać daleko i zostawić materiał The Introduction póki co w spokoju, przenieśmy się raz jeszcze do misji Zielony Sabre. I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Mianowicie plan Tenpennego wykorzystywał narkotyki do zdobycia olbrzymich pieniędzy. Niemniej skorumpowany policjant jednostki Crash do realizacji potrzebował ludzi. Big Smoke był idealny.
Miał odpowiednią pozycję w gangu GSF, znajomości wśród Ballasów i co więcej łatwo można było nim manipulować. Zanim jeszcze Frank zajął się Big Smoke'iem, musiał uciszyć oficera Ralpha Pendlebury'ego. Była to postać, która mocno wchodziła Tenpenemu w drogę. Pendlebury pracował w dziale spraw wewnętrznych Departamentu Policji w Los Santos. Podczas swojej pracy posiadł on niepodważalne dowody korupcji, jednoznacznie skazujące Tenpenego oraz Pulaskiego. Niestety oficer Pendlebury został pewnego dnia złapany przez dwójkę wysoko postawionych oficerów Crashu. Come on, do it! Pull the trigger! Jakiś czas wcześniej do zespołu Franka i Eddiego dołączył Jimmy Hernandez, świeżo upieczony członek jednostki Crash. Niestety nie wytrzymał psychicznie i pod naporem manipulacji ze strony Tenpenego i Pulaskiego pociągnął za spust, zabijając oficera Pendlebury'ego. Następnym krokiem policjantów Crash była eliminacja kolejnej przeszkody o nazwie Sweet. Tutaj z kolei Big Smoke, osoba, która od zawsze chciała być kimś i jednocześnie zbytnio nie widziała legalnego sposobu na to, by tym kimś się stać, pasowała wręcz idealnie. Gdyby nie intryga i szantaże Tenpenego, Smoke nigdy nie posunąłby się do tak karygodnych czynów. Nigdy nie odwróciłby się od swoich przyjaciół, nigdy nie wplątałby we wszystko Ridera i co najważniejsze, nigdy nie zleciłby zabójstwa Sweeta. Plan Tenpenego ciągle zakłócany był przez działania GSF, a co za tym idzie przez działania Sweeta. Starszy brat CJ'a zawsze mówił narkotykom stanowcze nie. Mimo, że na pewnym etapie fabuły w San Andreas Sweet był bliski za życia kraku, to w wielu innych sytuacjach było widać, że jest on totalnym przeciwnikiem narkotyków. Wniosek z tego jest zatem bardzo prosty. Sweet w planie Tenpenego był najzwyczajniej przeszkodą, której trzeba się jak najszybciej pozbyć. Niemniej Frank był mądry. Wiedział, że nie może tego zrobić swoimi własnymi rękami. Zdał sobie sprawę, że może wysłużyć się Big Smoke'iem i co więcej dzięki temu będzie miał na niego kolejnego dużego haka. Smoke, tak jak już powiedziałem, dostał pieniądze. Zadanie do wykonania w teorii proste, w praktyce ciężkie jak diabli. Zabić Sweeta tak, aby nikt się nie domyślił, kto za tym wszystkim tak naprawdę stoi. Lecz Big Smoke chciał wziąć sprawy w swoje ręce. Nie chciał bowiem zabić Sweeta. Stwierdził, że spróbuje porozmawiać z przywódcą gangu GSF i przekonać go do narkotykowego biznesu. This ain't a fucking playground craze, man. This is the biggest money-making opportunity that guys like us will ever see. I got all the shit I need. Man, I thought we was in this for the hood. Not destroying the family, man. It's Grove Street. Jednak Sweet, jak widzieliśmy na przerywniku, postawił sprawę jasno. Rodziny z Grove nie będą babrały swoich rąk w tej gałęzi nielegalnego biznesu, jednocześnie skazując się na pewną śmierć. Tym razem Smoke nie miał już wyjścia. Albo zginie jego bliski przyjaciel, albo on sam. Koniec końców Smoke chciał ukaratować zamach na Sweeta, wykorzystując do tego dwójkę Ballasów. Plan genialny, gdyby nie dobry nos Caesara, a także kolor lakieru samochodu, którym zamachowcy wjechali na Grove. Sprawa z zielonym sabrem i dwójką Ballasów w środku od samego początku wyglądała podejrzanie. Największy wróg gangu rodzin wjeżdża samochodem, którego lakier można powiedzieć reprezentuje gang oponenta. Pytanie, czy był to przypadek, czy może Big Smoke chciał zasugerować swoim przyjaciołom, że mógł to zrobić ktoś z gangu, no i że nie można nikomu już ufać. Mimo tego Sweet dalej szedł w zaparte. Dalej chciał pozbierać rodzinę do kupy i dalej był przeciwny budowaniu narkotykowego imperium. Doszło do tego, że na starszego brata CJ'a ustawiono zasadzkę, bowiem kolejny plan policjantów z Crashu z Tenpenim na czele nie uwzględniał już eliminacji Sweeta. Tym razem plan był dużo lepszy. Mianowicie zamknąć Sweeta w pace, aby ten był zupełnie bezbronny i szantażować CJ'a, jednocześnie odsuwając go od Los Santos. Dzięki temu już nic Tenpenemu nie mogło przeszkodzić w realizacji planu. Podczas nieobecności CJ'a no i Sweeta wszystko potoczyło się zgodnie z planem, poza paroma momentami. Mam tu na myśli m.in. śmierć Ridera oraz przede wszystkim współpracę CJ'a z rządowym agentem Mike'em Toreno. Może i Toreno nigdy sam bezpośrednio nie wszedł w drogę policjantom z Crashu, to mimo wszystko dzięki swoim koneksjom mógł wyciągnąć Sweeta z więzienia. Hello? Carl, it's me, Sweet. Oh, Sweet. I don't know what happened, they just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Tabrino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. To z kolei było początkiem końca imperium narkotykowego Big Smoke'a, a także marzeń Tenpenego o wielkich pieniądzach. I'll take you all. You're mine. Mine!
mine. I run this town. Podsumowując, Frank Tenpenny na początku lat 90. ma dość życia jako zwykły policjant. Nie chce biegać aż do emerytury za członkami różnych gangów, ryzykując przy tym życie każdego dnia. W głowie układa mu się pewien plan. Po pewnym czasie i kilku grzeszkach Tenpennego o wszystkim dowiaduje się Pendlebury. Staje się on dla Franka osobą bardzo niewygodną. W międzyczasie do ekipy skorumpowanych policjantów dołącza Hernandez. Zostaje on zaszantażowany oraz zmanipulowany. To wszystko doprowadza do śmierci oficera Pendlebury'ego. Następnie plan Tenpennego zakłada zabicie Sweeta i wmieszanie w układ Big Smoke'a. Po nieudanym zamachu w grę zostaje wpleciony plan B. Sweet trafia do więzienia, a sny Tenpennego i Big Smoke'a o pieniądzach i narkotykowym imperium stają się faktem. Niemniej po drodze wydarzenia takie jak rozbicie syndykatu Loco, śmierć Ridera, a przede wszystkim współpraca Mike'a Toreno z CJ'em i w konsekwencji wyjście Sweeta z więzienia doprowadzają do upadku i śmierci zarówno Big Smoke'a, jak i Tenpennego. Jak zawsze na koniec zachęcam do dyskusji poniżej w sekcji komentarzy. Oceniajcie, subskrybujcie, żeby zostać na dłużej i piszcie, co uważacie odnośnie tematu dzisiejszego odcinka. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!